Najtańsze gry znajdziesz na eneba.com. Link w opisie. Siema. Czasem lubię sobie pograć w GeoGuessera. I czasem lubię też sobie pograć w Cyberpunka. No nawet częściej niż czasem. Idąc tym tokiem rozumowania pomyślałem, co by się stało, jakbym połączył te dwa słowa i wpisał je w wyszukiwarkę Google. Ku mojemu zdziwieniu odkryłem stronę, która działa tak samo jak GeoGuessr, tyle że w Cyberpunku. Więc dzisiaj przyszedł czas, by przetestować tę stronę i zarazem moją wiedzę w zakresie miejscówek z Cyberpunka i spróbować zgadnąć je wszystkie i zdobyć jak najwięcej punktów. Oto cyberpunkowy GeoGuessr. No dobra, także zadanie jest dzisiaj proste, to znaczy ten gościu tutaj, ten Rataj, tak nie może być, że on tutaj jest. Tutaj ma być Czechów. Takie jest zadanie, zdobywamy jak największą ilość punktów. No powiem wam szczerze, że jeżeli nie będę w tym top, ile to jest? Jeżeli nie będę w top 10, no to jestem szczawik. A wstyd mi będzie. Myślę, że trzeba zacząć nową gierkę. Dobra, lecimy. Quick play. O skurczybyk, dobra, nie jest najgorzej. Dobra, wyglądało groźnie, ale widzę, że mamy jedną charakterystyczną rzecz tutaj, do której mogę się, na której mogę się wzorować i to jest, wydaje mi się, że to jest centrum takie, gdzie możemy kupić różne rzeczy, między innymi netrunnerskie rzeczy, na dole mamy sklep z bronią i to jest chyba... Ta dzielnica chyba nazywa się Little China, o ile się nie mylę, ale mam za blisko ekran. I wydaje mi się, że możemy... co jeszcze tu możemy? No i że byłem tu sporo razy, bo też jest powiązana to z między innymi dodatkiem Phantom Liberty. Tutaj też możemy, właściwie musimy chyba na chwilę przybyć. Także wydaje mi się, że jak będziemy gdzieś tutaj, a może to tu? Nie, to jest centrum miasta. To jest takie mini centrum, także musi to być tutaj. I wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś... To jest droga? Wydaje mi się, że to nie jest droga, że to będzie... Nie będzie to oznaczone jako droga. Może tu... O, zobaczcie, tutaj jest taka mini droga prowadząca donikąd. A, wracaj. To może być tutaj. Może troszeczkę bliżej. Proszę. Yes sir. Night City, moje miasto. City of Dreams. City of Gang. O kurde. O, widzę internet na najwyższym poziomie, zresztą jak zwykle. No dobra, no to poszło. 5000 punktów. Nie mam bladego pojęcia, gdzie ja kurde jestem. Pacyfika? Co to jest za miejscowa? No widzę miasto, także... Jest panorama miasta, także na pewno jesteśmy gdzieś zaraz koło Dogtown. Może mniej więcej w tej dzielnicy tutaj. Tak bym strzelał, że to jest ta panorama tutaj miasta. Także my jesteśmy może bardzo gdzieś blisko Dogtown. Widzę jakieś takie trzy jakieś takie budynki, trzy takie silosy. Jakieś taka wielka fabryka. Trzy silosy, wielka fabryka. Może trzeba gdzieś tu poszukać chwilę. Wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś przy wodzie. Tu są jakieś silosy, ale nie, no to są te farmy. Czy tam nie, to są chyba panele słoneczne. Góry. Także jesteśmy gdzieś na wypizdowie. To jest bez dwóch zdań. Skoro są góry, to my może nawet tutaj jesteśmy gdzieś. Nie, raczej nie, bo mamy panoramy miasta. Może tutaj... Może to jest ta panorama miasta? Cholera jasna. Nie mam pojęcia, co to jest za panorama miasta, z której perspektywy to jest. Zobaczcie, bo tam miasto się jeszcze ciągnie i ciągnie, jak sobie spojrzymy na tą panoramę. Także naprawdę możliwe, że jesteśmy tutaj nawet. Nawet pewnie większe prawdopodobieństwo jest. No nie uwierzę, że to nie... To może jest tutaj nawet. To może k***a jest gdzieś w Night City. Ja pierdzielę. Powiedziałbym, że... Ale jakbym strzelił, idę tutaj, nie? No nie strzelę, no ale... Cholera, dobrze prawie! Prawie byłem dobrze! No nie, w życiu bym tego nie zgadł, co to jest w ogóle za gówno, nie? Ale wiedziałem, że gdzieś przecież to Majstorm. Bez sensu, żeby to była Pacyfika, nie? No i po punktacji, katastrofa. Nie, już mi się odechciało grać. No to jest na pewno Dogtown. Ale co to za miejsce? Pierwszy raz widzę taką rzeźbę. Będziemy strzelać zresztą jak zwykle.
Dobra, jednak nie jestem takim koksem, jak myślałem, nie? Mamy dwa... Mamy ten główny budynek. To jest ten budynek. Chyba. Wydaje mi się, że to jest ten, albo ten budynek. Któryś z tych. Wydaje mi się, że to jest ten budynek. Także jesteśmy bezpośrednio albo naprzeciwko, albo mega z boku. Powiedziałbym, że mega z boku jesteśmy. Z prawej strony budynku. Czyli, kurde, gdzieś przy końcu mapy. Bez sensu, no jak możemy być z boku? No to by drugi budynek mi blokował. Nie mam bladego. Nie no, chyba z boku. A ten budynek nie powinien blokować tego widoku? Nie wiem. Nie mam pojęcia, strzelam tutaj. Aha, zajebiście. Jednak byliśmy na wprost. No, ma to sens, że tutaj. Ja pierdzielę, katastrofa! Katastrofa, jestem pieprzonym gamoniem. O, mogę full screenka. Ale to mi w sumie nic nie daje. Ale mega ładne screeny w ogóle. Ktokolwiek to robił, to mega szacunek. Mega podoba mi się ta strona. Zarąbiste jest, nie? Dobra, jesteśmy gdzieś w Night City. Pierwszy raz widzę taką miejscówę. Gdzieś przy rzece, to bez dwóch zdań. Wydaje mi się, że gdzieś po prawej stronie. Broken, jakieś znaki gęgu. Arasaka. Brak znaków gęgu. Taka uliczka gdzieś tutaj. Może tutaj. Ta prowadzi w lewą stronę, to by było bez sensu. O, może tutaj? To jest mocne. To może być tutaj. Zajebiście. Nie po tej stronie w ogóle. Ale byłem blisko. No nie... O Jezusie Nazarejski, katastrofa jest. Dobra, to miejsce już widziałem jakieś milion razy. Więc znając mnie, jeszcze zgadnę to k***wa źle. No byłem tu, no to jest, tutaj mamy misję do wykonania. Pytanie, gdzie to się znajduje na mapie? To jest świetne pytanie. Ja pierdzielę, no gdzieś, zaraz pod tym, nie? Pod tym wielkim wieżowcem, także ja bym strzelał, że tutaj. Tutaj albo tutaj. Wydaje mi się, że tutaj. Jest git, 500 punktów, ale już na styk widzę. Na styk te 500 punktów. Dobra. Piękne w ogóle, Jezusie Nazarejski, jak to wygląda w ogóle. Ta gra jest taka przepiękna w ogóle. To jest niesamowite. To jest w ogóle gra, nie? To nie jest prawdziwe życie, niesamowite. Dobra, jesteśmy zaraz przy stadionie. To bez dwóch zdań. Tu mamy rondo, także my musimy gdzieś stać tutaj, nie? Zaraz przy tym wielkim, kurczę, kwadraciaku, czyli może tutaj nawet. Miałoby to jakiś sens? Ech, na moje by miało. Trochę za blisko mi się wydaje. Ale no tak wypadałoby z mapy, że tutaj, nie? Zaraz przy tym narożniku jesteśmy, także coś takiego powinno być 500. Mamy to. O, w ogóle możemy sobie zmieniać na noc i na dzień. No, zajebiście. Jest to bez dwóch zdań Dogtown. W ogóle jak to wygląda? Kto to robił, nie? Co za świry. Okej, okay, my jesteśmy zaraz przy tej windzie. Często używało się tej windy do wykonywania misji w Dogtown. Także bez dwóch zdań wiem, gdzie to jest. Natomiast na mapie to już będzie ciężej. Ten budynek, czy ja wiem, gdzie on się znajduje na mapie? Nie wiem. Widzę tę taką kulkę. To jest może ta kulka? Może to ta kulka? Dobra, łopatologicznie. Za wielkim trójkątem znajduje się droga. Czyli my na pewno ta droga tutaj, co prowadzi, to jest droga za wielkim trójkątem. Także jesteśmy na tej drodze. Bez dwóch zdań, ok? Czyli wielka kulka to jest chyba to. Haha, mamy to. Dobra, łopatologicznie. Nie na pałsztogia. Czyli to jest ta wielka kulka. Na bak. My znajdujemy się w sporej odległości od tej kulki. Mniej więcej cały hotel, ten żółty, to jest to. I my jesteśmy, i to chyba, co, gdzie my jesteśmy, to jest to tutaj. My znajdujemy się za tym jeszcze hotelem, czyli mniej więcej tutaj. Powinno być 500. Łopatologicznie. Nie jak debil. Kurde, ale jestem zajebisty w to jednak. No dobra, no tu to wam powiem wszystkie, te pieprzone Night City to tak samo wygląda. Ale mam jakiś gang, kto to może być? Ci latynosi, jak oni się tam nazywali? Jakieś tutaj pierdoły, budynek 11. No świetnie, tylko gdzie się znajduje dosyć jasny budynek 11? Trójka wiem, gdzie się znajduje, gdzieś tutaj. 11? 11 bym strzelał, że jest nawet gdzieś w tych regionach. Al Foods. To jest ta, tam gdzie z Jackiem wjeżdżamy.
fabryka, którą kontroluje Mindstorm, także powiedziałbym, że jesteśmy właśnie w tych regionach, może w tych regionach, tutaj. Jakieś tutaj linia kolejowa. O kurde, tu jest taki skręt linii kolejowej, tak jak u nas jest taki skręcior. Może gdzieś tutaj jesteśmy. Tutaj też jest skręcior, ale tutaj pewnie idzie dołem, a tutaj jest takie fajnie zaznaczone, jakby właśnie coś takiego gdzieś tutaj jakbyśmy byli. Strzelam, że jesteśmy tutaj, ale to będzie chyba dobry strzał. Kurde, tak blisko. Cholera jasna. Nie to skrzyżowanie. God damn it. Ajajaj. Ty, powiem wam szczerze, że nie sądziłem, że będę w to tak dobry. Myślałem, że te północne regiony są mi strasznie nieznane, ale wychodzi nieźle. Okej, okay, mamy Pacyfika. Bez dwóch zdań jest to Pacyfika. Czy mamy coś więcej niż Pacyfikę? Tu nie ma k***wa nic. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Gdzieś Pacyfika. Pytanie, czy to jest Dogtown. Istnieje taka szansa, ale chyba nie, bo tam widzę jakieś góry. Tym wygląda jak tam pustkowie jest jakieś. Kurde, strzelałbym, że jesteśmy gdzieś tutaj. Ja nie wiem, czy tutaj można wejść. Biotechnika. Jest, tu są, no to są farmy biotechniki. Także naprawdę musimy gdzieś być koło farm biotechniki. Farmy biotechniki są tutaj. No a tu jest Dogtown, no to nie mam pojęcia, gdzieś tutaj? Zaraz koło tych farm. Wątpię, że jesteśmy ze strony Dogtown. Nie wiem, może tutaj? Gdzieś jesteśmy mega blisko biotechniki. Farm biotechniki, ale czysty strzał, że jest to tutaj, nie mam pojęcia. Blisko. Jednak w granicach Dogtown to się znajduje. Bardzo blisko byliśmy. No, ale niestety. Tutaj gierka nie wybacza. 100 metrów to jest jak tutaj na wagę złota. Okej, okay, znowu jesteśmy przy, jak to się nazywa? Chyba Hotel Sapphire. Tym razem jesteśmy od drugiej strony, od tylca, że tak powiem. Także jesteśmy tutaj. Dobrze? Powinno być git. O, nie mogę potwierdzić. Potwierdzam. 500. No niestety. 3000 punktów. Katastrofa. Jeszcze raz. Nie no, nawet nie jestem w top 10. Nie, tak to być nie będzie. Nie będzie. Jeszcze raz. Dobra. Ukraińska ta w ogóle. Flaga. Czy tam herb, czy tam godło. Dobra, no to jest mega łatwe, okej. Okay. Ruiny, tutaj chyba znajduje się... No taki ten punkt, ten do relika się znajduje. Nagrywałem o tym, także na pewno jestem przekonany, że w tym miejscu byłem. Jest to w Dogtown, to bez dwóch zdań. I teraz tak. Tam mamy tamte budynki, czyli tam, czyli my jesteśmy mniej więcej tutaj. Lewy dolny róg. W tym miejscu. 500 punktów, jest dobrze. Ciężkie się wylosowało. W życiu w tym miejscu nie byłem. Co to jest? Co ty się magiku brałeś, ty? Co to jest za miejsce? No nie no. Czy oni są rozdupceni? Nie wiem, no jest to raczej biznesowe miejsce. Coś biznes i to miejsce kojarzę, nie? To może się uda to znaleźć na mapie. Będę szukał normalnie 5 minut. Nie odpuszczę najlepszego wyniku. No top 10 musi być. Nie wiem, strzelam tutaj to. Ja pierdolę. Gdzie? Jak to tutaj? Nadal możemy być w top 10. No, nie jest najgorzej. Dobra, no to jest Dogtown. Bez dwóch zdań. No gdzieś tutaj. Na pewno. Tylko gdzie? O, budynek z dwoma tymi. To jest ten budynek. My jesteśmy prosto naprzeciwko tego. Czy jesteśmy gdzieś tutaj? Albo to jest ten mały budynek i jesteśmy tutaj. Strzelam, no ale lepiej już chyba nie ustalę. Proszę. Jest, 500 punktów. Jest dobrze, zajebiście jest. Ale strzał. Puf. Michael Jordan. Taki dżul został. Za dziesiątkę. O, zajebiście. Środek k***wa pustyni. Haha, jak ja mam znaleźć to miejsce? Zajebiście, czy nic nie widać, chłopie, tak świeci światło. No niby są tu jakieś charakterystyczne rzeczy, jak te olejowe, te... Ale czy wy jesteście chorzy? Wysypisko śmieci. Nie wiem, gdzie to jest. Wiatraki. Może tak to znajdziemy. Gdzie są cholerne wiatraki? Chyba tu. Okej. Okay. Jest jakaś wskazówka. Czy jesteśmy od prawej strony od wiatraków? Czyli mniej więcej gdzieś tutaj. Tu są chyba tory. O, czekaj, broski. Czy to nie jest ta miejscuwa? Te dwa...
baraki, wydaje mi się, że to są te baraki tutaj. Czyli my stoimy przed nimi. Czyli wypadałoby, że stoimy gdzieś tutaj. Bo jeżeli to są tory, to zobaczcie, one idą tak, 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 tak i tu zakręcają w prawicę. To by było to. Czyli my byśmy musieli się znajdować zaraz przy tym zakręceniu, jeszcze przed. Chwilę przed zakręceniem, czyli tutaj. No tylko byśmy musieli mieć tutaj drogę, ja tu ni wuja nie widzę drogi. W ogóle tu nie ma drogi chyba. A jest! Jest droga, faktycznie skryła się. No powiem wam tak, no dziki strzał, bo jesteśmy po środku niczego. Jest! Co jest? Ja cię kręcę, ale zgadłem, ty. No strzał był mistrzowski, dobra. Impala Automatics. Dobra, nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Mamy szansę na bycie top. Jako tako wiem, gdzie to są. To są tam, gdzie Kerry mieszka. Tylko teraz, gdzie to się znajdowało, kurwa. To chyba jakaś osobna dzielnica była. To strzeliłbym, że tutaj może? Może jesteśmy tutaj? Jakieś rury? Ty, no pasowałoby, że tutaj w sumie. Taki kurde dziki strzał trochę, więc muszę się zastanowić na pewno, ale są dwie miejscówki, które strzałem, że jesteśmy. Albo tutaj, albo tutaj. Wydaje mi się, że jest to północna część, czyli że tutaj. Zaraz przy skręcie. Jest dobrze, ale to jak ta mapa jest skonstruowana, Czy to bez sensu, jak północ jest tutaj? Aktualnie patrzymy w kierunku północy. No to przecież nie mam przed sobą budynków. To jak ta mapa jest w tym Night City? To nie jest północ do góry na tej pieprzonej mapie? To nie wiem, kto tą mapę ustawiał, ale strasznie dziwnie, no dobra. Next localization. Okej. Mega Block 6, Petrochem, Arasaka. No już mogę strzelić, że jesteśmy gdzieś tutaj w tym regionie. No bez dwóch zdań jesteśmy w tym regionie. Ciężko, bo oni to mapy ustawili tak durnie one i się nie da po północy i po wschodzie chyba patrzeć na to wszystko. No słońce mam prosto nad sobą. Tutaj. No to nie mam pojęcia, gdzie jestem. Na pewno nie jesteśmy w North Oak, czyli tam, gdzie wcześniej. To może być tutaj, to może być tutaj. Tutaj klasyczne Night City. Nie wiem. No niestety nie uda nam się osiągnąć 5000 punktów. Nie ma takiej możliwości. No strzelam tutaj, trudno. Mhm. Bez szans. Ale spróbujemy pobić poprzedni rekord. Wydaje mi się, że już mam więcej punktów, także jest chyba gites. No, to też zajebista miejscowa. Mniej więcej chyba nie mam zielonego pojęcia, gdzie jesteśmy. Tiger's Claws. Strzelam gdzieś tutaj. Mega Block. Zaraz przy Mega Bloku jakimś jesteśmy. Gdzieś w tym regionie Mega Block. To może być ten Mega Block, ale raczej nie. To może być ten Mega Block. Raczej tak. A! To jest rzeźba FF06B5. Ten gościu z takimi tymi trzyma takie kule fioletowe. Ale gdzie ta rzeźba się cholera znajduje? Bladego pojęcia nie mam, nie? Random strzał. No nie. No tak. To jest ta dzielnica Tiger Claws. No tak. No trudno. Kompletnie bym tego nie zgadł. Kompletnie. Okej. Okay. Mamy jakieś graffiti. Również Tiger Clawsów chyba. Jiger Claws. No na pewno jakieś chińskie znaczki. Czy tam japońskie, czy skąd to Tiger Claws jest. Jakiś budynek B. Okej. Okay. Autostrada, to nie mam pojęcia, no nic mi to nie mówi. No nie będę ukrywać, że nie mam zielonego najmniejszego pojęcia, gdzie to może być. Gdzie blisko wody może? Nie wiem. Totalny strzał tutaj. Totalnie. Blisko. Nie tak daleko. Ale w życiu bym nie zgadł, że to jest tutaj, nie? Okej. Okay. Mamy japońską dziewczynkę. Na 100% tu byłem, to jest bez dwóch zdań, jechałem tą autostradą. O! Kotek! Ty, co to w ogóle za reklama? Nie no, co to są za reklamy w ogóle? Chyba nie ma takich, nie? W tym, w cyberpunku. Reklama z Blade Runnera? Nie, to chyba ktoś ma modziki. Tej reklamy też nie widziałem nigdy. Że tu zaraz nie było, że ona tu dika wyciąga. Żem bana nie dostał.
Okej, jakaś taka rzeźba lwa. To jest chyba... Nie wiem, co to jest. Jakiś budynek numer 3. Zakładając, że to może być ten budynek numer 3. Jesteśmy po jego prawej stronie. Powiedziałbym, że jesteśmy gdzieś tutaj. Nie wiem, strzelam tutaj. Nie powinienem być daleko. Okej. Po prawej stronie. Cholera. Ciężkie, bardzo. Te centrum miasta, tam nic nie ma, nie? Są tylko wielkie budynki. Bardzo ciężkie się wylosowało. Co to w ogóle jest, dzisiaj? Co to w ogóle za miejsce? Pierwszy raz takie widzę, halo. Nie ma nic, czego mogę się chwycić. Nic, kompletnie. Góry, nic. Nie wiem, jesteśmy... Nie mam pojęcia, gdzie to może być. Gdzieś tutaj. Gdzieś daleko od wetraków, także może tutaj. Bardzo daleko byłem. Okej, mamy 2062 punkty. A mogę zobaczyć swoje poprzednie gry? Okej, czyli dużo gorzej niż jej poprzednie mi poszło. 3004 punkty. No, na dzisiejszy odcinek udało się tyle. Mega fajnie się bawiłem w ogóle. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to możecie zostawić subskrypcję na kanale. Wpaść na giga świetny właśnie cyberpunkowo-wiedźmiński Discord. Podlinkuję wam stronę oczywiście w opisie. Możecie sobie pograć, jeżeli chcecie. Mega fajna strona. Odnalazłem ją zupełnie przypadkiem. No i kurde, wiem, że te odcinki nie będą miały miliona wyświetleń, ale mega się fajnie bawiłem i myślę, że sobie jeszcze jeden odcinek zrobimy, bo po prostu świetnie się bawiłem grając w tego GeoGuessera, nie? No i tyle.